Przyjaciele, kiedy przygląda się ludziom, jak żyją tu w tym kraju, jak ja żyłem też 8 lat temu, to widzę bardzo dużą analogię do tego, co działo się 2000 lat temu w Izraelu. Ludzie też byli podzieleni. Część była kapłanami, siedziała w swoich synagogach. Część żyła świeckim życiem. Wydawało im się, że jedni są pobożni, drudzy nie. Wydawało im się, że wystarczy pójść w niedzielę do synagogi. Dzisiaj jest to samo. Ludzie, obawiając się kary Bożej, chociaż tak naprawdę w ogóle nie szukając Boga, próbują zepchnąć ten temat. Idą w niedzielę do kościoła, chociaż myślą o obiedzie, o przyjemnościach, czy o innych bzdurach. Ale tak naprawdę, Jezus nie zajmuje żadnej pozycji w ich życiu. Przyjaciele, i tak jak 2000 lat temu, Bóg spoglądał na to z góry i widział, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego człowieka, który był bez grzechu. Postanowił sam wejść na ziemię w ciele. Wyszedł na ten czas bóstwa. Przyszedł na ziemię jako człowiek. Jezus przyszedł i tak naprawdę jako jedyny człowiek bezgrzecznie poszedł na krzyż, podjął decyzję, aby to, co pierwszy człowiek oddał diabłu, tą władzę, którą mu pierwotnie Bóg przekazał na ziemi. Tylko Jezus jako człowiek, bo tylko człowiek mógł z powrotem mu odebrać. Przyjaciele, tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy przyglądam się, dzisiaj też, ludzie myślą, że Bóg to jest moralność, że wystarczy być dobrym, że wystarczy mniej plotkować niż mój sąsiad, że wystarczy mniej bluźnić niż mój sąsiad, ale pójdę do niedzielę do kościoła, zjem opłatek i nie mam w porządku z Bogiem. Przyjaciele, Słowo Boże jest niezmienne. On powiedział, nie ma ani jednego sprawiedliwego i każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem. 2000 lat temu nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Jezus podjął decyzję, że idzie na krzyż, że na tym krzyżu bierze na siebie karę i winę za twoje i moje wcześniejsze bezbożne życie. Chrześcijanie. On podjął taką decyzję. Podjął taką decyzję. Pytanie, jaką to ma wartość w twoim życiu? Zadaj sobie pytanie, kiedy dzisiaj tu przyszedłeś? Kiedy obudziłeś się dzisiaj? Kim dla ciebie jest Jezus? Kim dla ciebie jest Jezus? Czyli ci się tylko sprzedać, kupić, ugotować, zjeść, pójść do pracy? Czy to tylko ma znaczenie? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Przyjaciele, On powiedział kiedyś, lud ten daremnie czci mnie swoimi ustami, bo serca ich daleko są ode mnie. Ja Cię nie pytam dzisiaj, jak często chodzisz do kościoła. Ja Cię nie pytam o Twoją moralność. Ja Cię pytam, kim Jezus jest w Twoim sercu? Kim On jest? Czy kiedy dzisiaj rano wstałeś, czy cały Twój dzień i całe Twoje życie koncentrują się na Nim, wokół Niego? Jednym z głównych poselstw, które Jezus, chodząc w ciele 2000 lat temu, wygłosił tu na ziemi, było to, że każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Nieważne, czy to rozumiesz, intelektualnie czy nie. I dotyczy to każdego człowieka, również ludzi, którzy mówią o sobie, że są bardzo religijni. Którejś nocy do Jezusa przyszedł dostojnik żydowski, faryzeusz o imieniu Nikodem. Wszyscy go poważali. Był członkiem sądu izraelskiego, Sanhedrynu. Wszyscy go w Izraelu poważali. Ale on przyszedł w nocy, bo w ciągu dnia się wstydził. Wstydził się swoich sąsiadów, swojego otoczenia. I powiedział, mistrzu, widać, że od Boga wyszedłeś, bo wielkie cuda czynisz. O co chodzi? Jezus stanął i powiedział Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A on, blisko 70-letni człowiek, zapytał go, ale jak? Jak ja w tym wieku mogę powtórnie wejść do brzucha mojej matki? Jak? Jezus powiedział, nie rozumiesz.
dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Przyjaciele, ja nazywam się Michał Korgol. Od początku chciałem zasłużyć na akceptację ludzi i zawsze chciałem być po prostu szczęśliwy. Byłem prymusem w szkole. Kończyłem wszystkie szkoły z najwyższymi średnimi. Przyjechałem do Warszawy z marzeniami o karierze i bardzo szybko zacząłem je realizować. Skończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w Warszawie. I kiedy przychodziłem do mojego pięknego domu, który zbudowałem sobie, wiedziałem, że nie o to chodzi. Wiedziałem, że żadne zakupy, żaden nowy samochód, żadne zagraniczne wakacje nie dadzą mi szczęścia. Ciągle goniłem tego króliczka i nieważne ile miałem, wiedziałem, że jestem pusty. I któregoś dnia usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że kompletnie nie ma znaczenia do tej pory, co osiągnąłem, co zbudowałem. Jak oceniali mnie, ci poważali inni ludzie. Że liczy się tylko to, kim dla mnie jest Chrystus. I że 2000 lat temu On poszedł na krzyż z miłości dla mnie. Przyjaciele, w pierwszej chwili wydawało mi się to niedorzeczne. Wielu z was dziwi się teraz, słysząc te słowa. Moje pierwsze reakcje też były różne. Jak to? Przecież ja jestem intelektualistą. Przecież ja zabieram głos na konferencjach naukowych. Ale postanowiłem to sprawdzić. Powiedziałem, że jeśli Ty, Jezus, żyjesz, jeśli jesteś realną osobą, prawdziwą osobą, nie jesteś wyrzutem sumienia tylko ludzi starszych, albo tym, którym w życiu nie wyszło. Jeśli jesteś realny, chcę Cię poznać osobiście, tak jak twierdzą Ci ludzie, że Cię doświadczyli. Przyjaciele, w związku z tym, że zrobiłem to w czystości mojego serca, że zawołałem do Niego, natychmiast w środku mnie powstało coś, czego nie byłem rozumem w stanie wytłumaczyć. Bardzo silne przekonanie, że bez Jezusa jestem nikim. Bardzo silne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I któregoś dnia, pamiętam, zamknąłem się w łazience mojego pięknego domu i zawołałem do Niego: Jezus, przyjdź i mnie uratuj. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że przyszedłeś na ziemię. Narodziłeś się jako człowiek. Przeżyłeś swoje życie tutaj bez grzechu. Poszedłeś na krzyż. Następnie zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba. Wierzę, że jesteś Bogiem. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę dłużej udawać. Nie chcę chodzić w maskach. Przyjaciele, tamtego dnia ja nie byłem w stanie tego wytłumaczyć. Spadły ze mnie tony ciężarów. Wyszedłem z tej łazienki innym człowiekiem, bo właśnie tamtego dnia narodziłem się na nowo. Nie potrzebowałem do tego żadnych religijnych rytuałów, żadnej oprawy, żadnej sukni, sutanny, ani innych głupot. Chodziło tylko o moje serce i o moje wyznanie, że stałem przed Nim. I wiedziałem, że potrzebuję Jego. Spokutowałem z mojego życia. Spokutowałem z tego, że choć ludzie wcześniej mnie pytali, kim dla Ciebie jest Bóg, tak, mówiłem, jestem wierzący. Ale tak naprawdę moje życie w ogóle nie koncentrowało się na Nim. Przyjaciele, największy grzech ludzkości, największy grzech każdego człowieka, który nie pojednał się z Bogiem, to jest to, że żyje niezależnie od Niego. To, że kiedy dzisiaj słyszysz te słowa, kiedy słyszysz poselstwo życia, Ewangelię o Jezusie, Ewangelię zwycięstwa, kiedy to słyszysz, to uznajesz, że nie ma to żadnej wartości, że ważne jest tylko to, co się kręci wokół siebie, twoje ego. Abyś mógł narodzić się na nowo, musisz podjąć decyzję, że twoje ego musi umrzeć w wierze. Wierzę w zmartwychwstałego Syna i w Jego Świętego Ducha, który od chwili Twojego nowego narodzenia może zamieszkać w Tobie. Przyjaciele, wysłuchaliście naszych świadectw, naszych historii. One są bardzo różne. Po ludzku prawdopodobnie nigdy byśmy się nie spotkali. Mieliśmy zupełnie inne życiorysy. Ale łączy nas jedno. Któregoś dnia każdy z nas zrozumiał, że bez Jezusa jesteśmy nikim, że potrzebujemy Jezusa,
zawołaliśmy do Niego, uwierzyliśmy i zawołaliśmy i narodziliśmy się na nowo z Jego Świętego Ducha. On powiedział, kładę przed każdym z was życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie, aby żył. On, wielki Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, pozostawił Tobie tutaj na ziemi wolną wolę. Tą wolną wolę masz tu na ziemi. Podejmujesz decyzję, kiedy żyjesz tutaj, dopóki żyjesz tutaj, podejmujesz decyzję, czy rozpoznajesz Jezusa jako Boga i czy Go wybierasz. I powtórzę jeszcze raz, nie ma żadnego znaczenia Twoja moralność. Ja byłem bardzo moralnym człowiekiem. Wszyscy mówili, jesteś uczciwy, jesteś wspaniały. Ale kiedy zacząłem Go szukać, przed moimi oczami przeszedł film wszystkich grzechów mojego życia. I wiedziałem, że Go potrzebuję. Wiedziałem, że jestem na prostej autostradzie do piekła. I przyjaciele, nie ma wyjątków. Nie ma wyjątków. Z Tobą nie jest inaczej. Bo On powiedział, nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego, który jest bez grzechu. Bo sprawiedliwość jest w Jezusie Chrystusie poprzez wiarę w Jego odkupieńczą ofiarę na krzyżu Golgoty. Żaden z was nie może sobie zasłużyć na niebo. Nie możesz być na tyle dobry, nie możesz być na tyle uczciwy, nie możesz tak często chodzić do kościoła, żeby zasłużyć na niebo. Nie możesz tak dużo pomagać sąsiadowi na swoim straganie. Boga to nie obchodzi. Boga obchodzi, czy wybrałeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Na podstawie tego wyboru będziesz sądzony. Każdy, kto uwierzy w Syna, nie będzie sądzony ku życiu i śmierci. Ale każdy, kto nie uwierzy, już jest osądzony, bo słowa, które powtarzam teraz po Jezusie, te słowa sądzić was będą. Przyjaciele, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, przyszliśmy tutaj, aby świadczyć wam swoim życiem, że Jezus jest, że On jest Bogiem, ja jestem. Czas się opamiętać. Czas się opamiętać, jeśli żyłeś, czy żyłaś do tej pory, przechodząc obok, nie zauważając Go, kręcąc się wokół tego, co Ci podaje ten świat, to się zatrzymuj. Zadaj sobie pytanie, czy masz pewność, czy po śmierci pójdziesz do nieba? Pewność, nie nadzieję, nie ochotę, bo coś Ci powiem, każdemu z was, osobiste spotkanie z Jezusem, nowe narodzenie, da Ci pewność. Już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Już dzisiaj będziesz wiedział, że Twój Duch razem z Nim zasiada w okręgach niebieskich. Przyjaciele, kto z was chce pojednać się dzisiaj z Bogiem? Nie patrz na swojego sąsiada. Nie patrz na głosy hejtu, które są. Kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi, finalnie zostało z Nim tylko 120 osób. W którymś momencie Jego pielgrzymki tu po ziemi, ludzie gorszyli się Nim i odchodzili. A kiedy poszedł na krzyż, został całkowicie odrzucony, bo nawet uczniowie zaparli się Jego. I teraz Ty podejmujesz decyzję, czy staniesz w wyłomie, czy staniesz w wyłomie tego, co się nazywa dziś, czy presja tego świata zatrzyma Cię w tym, aby uwierzyć, że Jezus to Bóg i oddać Mu swoje życie. Już dzisiaj zostać obywatelem nieba i żyć zwycięskim życiem. Ty decydujesz, to bardzo proste. Nie potrzebujecie do tego nas, nie potrzebujecie żadnego pośrednika. Wystarczy, że w swoim sercu uwierzysz, że Jezus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele, żył tutaj jako człowiek, bez grzechu, z wyboru i miłości do Ciebie poszedł na krzyż, wziął tam winę i karę za swoje bezbożne życie. Następnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I jeśli wezwiesz Jego imienia nad swoim życiem, będziesz uratowany. To jedyna droga, jedyna. Przyjaciele, Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt inaczej nie przychodzi do Boga, jak tylko przeze mnie. Tylko przeze mnie. Tylko w ten sposób możesz pojednać się z Bogiem. Czas odrzucić religijne rytuały. Czas odrzucić brednie. Nie wyklęcisz tego, jeśli twoje serce jest zatwardziałe. Nie wyklęcisz tego.
Tak właśnie mówili do Jezusa, tak chcieli go zatrzymać. A on szedł i pokazywał im ojca, mówi: ludzie, idziecie i giniecie, bo serca ojca nie chcecie rozpoznać, ale ojciec jest taki jak ja. Mówię tylko to, co mówi do mnie ojciec. Trzeba się upamiętać. Ojcze, ja modlę się teraz. Niech te słowa uczynią mi różnicę w ich życiu. Niech uczynią różnicę. Niech pokutują ze swojego bezbożnego życia. I niech rodzą się na nowo. Niech rodzą się na nowo. Duchu Święty, ja skrywam zasłony z ludzkich umysłów, zasłony religii, zasłony herezji. Ojcze, modlę się o realne nowe narodzenia. Dziękuję Ci za każdą osobę, która spotyka się z Tobą. Uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie. Święty Boży, Święty Boży, Święty Boży. Ty jesteś Panem tego miasta. Ty jesteś Panem tego kraju. Ty jesteś Panem. Każde kolano zegnie się na imię Jezus. Każde kolano. Przyjaciele, trzeba się upamiętać. Wolna wola należy do was. Wy podejmujecie decyzję, ale każdy człowiek ponosi konsekwencje swoich wyborów. Konsekwencje. Nigdy już nie powiesz: Jezus, ja nie wiedziałem. Nie przekonałeś mnie jakoś tutaj na ziemi. Bądź powie tak. A co zrobiłeś z tym człowiekiem, którego uznałeś za wariata? Uznałeś go za heretyka. Ten, który głosił ci 18 września 2020 roku pod targowiskiem w Żyrardowie. Co z tym zrobiłeś? Z posesem mojego syna. Tak, właśnie tak ci powie. Powiedziałeś mu: tam chcę iść. On ci przypomni te słowa. Ale dzisiaj jeszcze możesz spokutować swego. Możesz zawołać: Jezu, ja nie rozumiem tego, co on mówi. Ale ja chcę się z tobą spotkać. Chcę, abyś podobał w moim życiu. Chcę być obywatelem nieba. Przyjaciele, to dotyczy każdego człowieka. Każdego człowieka. Nowe narodzenie nie jest dla wybranych. I nie ma znaczenia, czy słowa Ewangelii, prawdziwej, pełnej Ewangelii, które głoszę teraz do was, czy one wam się podobają, czy nie. Czy one łechcą wasze ucho, czy nie. Domyślam się, że nie. Bo kiedy ja spotkałem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem pełną Ewangelię, to ona konfrontowała mnie. To grzechy, które były w moim życiu, chciały ją wyprzeć. To nie było piękne, to nie było miłe, ale wiecie co? To było prawdziwe i było na tym życie. Przyjaciele, z tym was zostawiam. Jesteśmy tu jeszcze przez chwilę. Jeśli chcecie porozmawiać, pojednać się z Bogiem, potrzebujecie modlitwy, uzdrowienia, uwolnienia, podejdźcie do nas. My już wybraliśmy, to nie chodzi o nas, teraz chodzi o was, o wasze życie, o wasze życie. Amen.